Cześć, tu Ernest. W tym filmiku pokażę wam nowy zestaw skinoszlachu na wróble w grze. Co niedzielę zawsze wchodzą nowe skiny i ku naszemu niezdziwieniu w sklepie ostatniej nocy pojawił się nowy komplet skinów strachów na wróble. Należą do niego dwa skiny po 1500, lotnia za 1200 oraz zbierak za 800. Jest to początek motywu halloweenowego w sklepie i na pewno nie koniec. Ja zakupiłem cały zestaw, dzięki czemu mogę pokazać wam każdego skina w grze, ale to za moment. Co do postaci, obie mi się podobają i nie są tylko reskinami, ale niestety dobrze wyglądają tylko z przodu. Jestem także fanem zbieraka, ponieważ przypadam za kosami i ostrymi zbierakami, a lotnia kosztuje 1200. To dużo jak na coś, co widzimy tylko kilkanaście sekund, ale nie, że nie jest słaba. Tak czy siak, ja na waszym miejscu odpuściłbym sobie lotnię. Dobra, zobaczmy tę ubranka w meczu. Okej, więc już wyskoczyliśmy i tak wygląda i brzmi lotnia. Jest to kolejna lotnia za 1200 feodolców i czy warto? No to jest duże jak na lotnie. Ale jak kolekcjonujecie, no to może. No ja już mam dużo lotni. Ja kupiłem tylko po to, żeby pokazać. No jakbym tego nie nagrywał, to pewnie bym nie kupił. Ale lotnia jest fajna. Lotnia jest nawet fajna. Fajnie rusza tymi łapami. Jakby reaguje na nasz ruch. A do tego jest w miarę straszna. Bo jest chyba początek tego motywu halloweenowego, jeśli chodzi o skiny. To na pewno nie jest koniec. Ale na pewno dopiero początek tych skinów. Może zobaczymy jeszcze te skiny z poprzedniego Halloween. Ale na pewno zobaczymy jeszcze jakieś nowe skiny halloweenowe. To jest pewne moim zdaniem. Okej, zobaczmy modkę T-Pose. Ja jeszcze miałem okazję zobaczyć na live'ie. No i muszę przyznać, że ona jest creepy. Ona jest trochę dziwna. Czy tak kogoś nabierzemy? Raczej nie. Może jakiegoś nowego gracza, który gra pierwszy dzień. Ale raczej nikt się nie nabierze na takie coś. No chyba, że troluje albo się chce pobawić po prostu. Gdyby nie ten dźwięk, to może było... Może można byłoby się jakoś ukryć gdzieś. A co do zbieraka, to... Brzmi on tak. A więc sam zbierak mi się bardzo podoba. Lubię takie cienkie, takie ostre kosy właśnie. Też podoba mi się to, że nie wydaje takiego kującego w uszy dźwięku, jak się macha. Więc myślę, że warto. Myślę, że warto, jeśli chodzi o ten zbierak. Dobra, chodźmy może zdobyć jakiegoś killa. Bo nikt nie poleciał ze mną na farmę, niestety. Na moją farmę. Nie ma kogo postraszyć. Tylko przydałaby się jakaś M-ka. Jakaś emencja. Jest tylko 31 osób poza mną, a ja nadal jestem bez killa. Okej, 30 osób poza mną teraz. Ojciu. I nikogo nie ma tutaj? Nie, ktoś tu był. Sobie chlupnę. No i mamy 200 hapa. W ogóle zobaczmy, jak wyglądają te części kostki. Bez tego domku, jestem ciekawy. Trzeba najpierw zniszczyć domek cały. Mam nadzieję, że będzie warto. Robię to dla was. Tak naprawdę to z ciekawości. Nie no. Okej. Jeszcze ta ścianka. Jeszcze ta ściana. Okej. No i warto było. Co to jest? Mogę jeszcze tutaj zniszczyć coś? Nie, to się ziemia, to nie ma co. Nie ma co niszczyć tej podłogi, no ale tak to wygląda. Jest dziwne to jest. Zobaczmy jeszcze to, co jest pod ziemią. Dobra, starczy. Trzeba zdobyć killa. To już kompletnie zbiegłem z toru. I jest M-ka.
Jest typek. Widział mnie chyba, chce się klepać? Tak, chce się klepać. Oj. Było blisko. Było blisko do końca gierki. No ale najważniejsze jest to, że żyjemy. Tutaj niestety nie ma żadnego zbieraka, co się zmienia co parę killi. Postać też się nie zmienia co parę killi, no ale... Gierka bez killi. Kolejne spojrzenie na lotnię. Podoba mi się ta lotnia nawet, wiecie? Jednak... Tak myślałem... Miałem mieszane uczucie na początku. Ale ona jednak jest fajna. Jest duża, ale nie zasłania, jakby zasłania tylko tak poziomo. Nie pionowo na szczęście, ekran. Taktyczne minus 7? Okej, ktoś jeszcze do mnie strzelił tutaj. No jest i on. Mamy obaj lała. Jest, dobra. Okej. Okay. Jest okej. Okay. Daję okejkę. Myślałem, że miał dużą. No trudno. 50 HP w błoto. Ciao. A, badarzyc mnie użyje. 12 osób, a ja tylko 3 kile. Chociaż 2 jeszcze by się przydały. O, jest typek chyba tutaj. Go. Dobra, no takiego doła. Okej. Okay. Nie miał apteczki niestety. Normalnie bym wziął normalnie bym wziął kotwiczkę za granatnik, ale teraz ufam temu granatnikowi. Ufam mu. Dlatego sobie go zachowam na razie. Jak będzie inna kotwiczka, co ma 10, to wezmę. A tak to nie. Granatnik jest spoken. Okej, okay, to jest jakieś Fortnite'owe monumenty. Poklepię. Ale chyba typów już nie ma. Okej, okay, są. Widziałem typa na koronce. Dobra, tamte mecze to były takie nudy, że postanowiłem rozpocząć nowy meczyk. Tam niestety trochę tam wywaliło mnie... Oj, ciur. No i po prostu ten. Pokażę wam drugiego skina zestawu. Pani Strach na wróble, nie pamiętam jak się nazywa niestety. U mnie w domu jest jakaś... Oj, ciu, ta pierwsza seria to była tragedia. No, ale jest po problemie na szczęście. Więc jest spoken. Myślałem, że o 4 rano będą grać same jakieś
Totalne tryhardy. No, a jednak nie. Okej, tam jest typek, jak wychyla śmiesznie. Na modernistycznym domku. No, ale... Na razie nie mogę się nim zająć. CMK. A w sumie mogę, mam to. Skrzynkę. O, i tam jest jakiś Ragnarok. Kevik, nice. Okej, zabijmy sezon 5 najpierw. Udało nam się go zabić i nie miał kełów, nie miał, ale miał MK, nice, dobra. Teraz mogę dojechać tego na modernistycznym. Chyba kogoś w ogóle teraz, zobaczcie, kogoś chyba zabił, bo słuchajcie, o, to jest ten, Rekin, tak? Nie. On chyba właśnie wyeliminował tego typka, co był tam, chyba. O nie, to nie jest koniec jednak. Definitywnie nie koniec. Oj, ciu. O, kwak. Wow. Ale wyrwałem. No trudno, ale zdobyliśmy 5 killi, więc nie było tak źle. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać oba skiny wam. Oba z tych skinów lepiej wyglądają z przodu. Oba skiny lepiej wyglądają z przodu, to na pewno, niż z tyłu. No i co jeszcze? Ta komando słoma ma fajniejszy bugling, moim zdaniem. To jest taki mały Raven. On reaguje na to, jak się ruszamy, on tak się tam, jakby się tam, wiecie, przewraca w środku. No i żyje, mruga. A to jest... A to są jajka Ravena chyba. Deskrypcji, znaczy się. No i jeszcze jest to.